Możecie się wody, proszę do nas. Chodzimy na wiele opłatkowych spotkań, czy to do pracy, do zakładu pracy, na studia, do szkoły, do rodziny. I przeszedłem ostatnie spotkania sam naprzeciwko mojego znajomego i zacząłem się głośno zastanawiać. Czego będzie tu żyć mój drogi kolego? A on od razu wywołał mnie z opresji i mówi, no oczywiście, życzę, żeby był zdrowy, żeby miał jakąś dobrą robotę, żeby się nieźle powodziło z tymi panienkami, żeby nie najgorzej wychodziło. Co my tu jeszcze? Jeszcze, żeby zapomniał najważniejsze. Życzę jeszcze, żeby wygrał to kolorka, tak? Żeby wygrał to kolorka. A w moim ręku trzymaliśmy biały opłatek, który nam ma przypominać tego, który jest najmniejszy, najuboższy, bo najpokorniejszy. A żeby było jeszcze śmiesznie, to przychodzą do niego i pokłon mu oddają najwięksi mędrcy świata. Wspaniały dla wątpliwości. Składamy dzisiaj tutaj na Twoim stole, na ołtarzu wszystko, co mamy. Te wszystkie dźwięki, te wszystkie myśli, słowa, przecież to i tak od wieków jest Twoje. Chciałbym taką sekcję tego czasu, kiedy Piotr idzie po wodzie. Znacie to wszyscy. Gdzieś tam jest apostolowie sobie krótką wódeczką, gdzie na horyzoncie pojawił się Pan Jezus. Oni się przerazili po prostu. A potem Piotr mówi, jeżeli to jesteś Ty, Panie, to każdy przyjdzie do siebie. I Pan Jezus mówi, no chodź. Nie wiem, chodź, no chodź. On wyszedł z tej wodzie i smaruje po tych parach. Ale była to wiele. Podejrzewam, że na ułamek sekundy musiał odwrócić swój wzrok od Pana Jezusa i spojrzał sobie pod nogi i na pewno wtedy pomyślał, to niemożliwe, przecież jest tak głęboko. I w tym momencie zaczął tonąć. Bo sam jestem niczym. Lecz wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Sam jestem niczym. Lecz wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. 80 lat temu szkoła w Krakowie, dziewczyna w jednym klasztorze, miała na imię Faustyna. I ona przez całe swoje życie powtarzała, choćbyś mnie opuścił, Panie. I tak nigdy nie przestanę ufać Tobie. Choćbyś mnie opuścił, Panie. I tak nigdy nie przestanę ufać Tobie, bo Ty przed śmiertelnymi na siatku leżysz i wciąż nam pokazujesz, jak to wszystko powinno być. Wszystko w Panie swoje, bez tej jednej
używać jeszcze w tych ludziach udawać pobożnego, a kiedy uświadomię sobie, że to sam Bóg zszedł z nieba i zaczął od krainy, a potem opluty, wyszedzony, skopany, sponiewierany, dał się w końcu zabić, ktoś gości do mnie. Nie potrafię tego opisać ludzkimi słowami. Może się ten Augustyn nie pomoże, który miał podobne problemy jak ja, że nie zazna dusza spokoju, dopóki nie spocznie w Tobie. Thank you.
dzisiaj wysłali, dzisiaj nie poszedł do mów też. Dziękuję Wam bardzo. To było moje pytanie. Dziękuję bardzo. Ale proszę mi wierzyć, jest również świetnym wokalistą, ma przepiękną, basową barwę głosu. Na instrumentach klawiszowych Marcin Prokopek. Na gitarze. Na co dzień jest wspaniałym dźwiękowcem. Pracuje przy wielu polskich filmach z wielkimi polskimi reżyserami. A dzisiaj również mieli Państwo okazję usłyszeć, że jest świetnym gitarzystą. Na gitarze Mariusz Wysocki. Na gitarze basowej wybitny muzyk jazzowy, kontrabasista,
a także kompozytor, aranżer oraz pedagog Piotr Rodowicz. Kiedy Jacek Zieliński pisał moje Betlejem i pisał muzykę do mojego Betlejem, to z racji jego pochodzenia nie mogło w moim Betlejem zabraknąć dźwięków góralskich. A jaki instrument lepiej odda góralskie klimaty, jak nie skrzypce? Dzisiaj dla Państwa te góralskie klimaty swoimi skrzypcami tworzył Krzysztof Koziarski. Ma niecałe 15 lat, uczy się w gimnazjum, a już od kilku lat gra z nami moje Betleje. Na saksofonie Hania Szlitkowska. Drodzy Państwo, od 52 lat jest perkusistą w zespole Skalioje. Grał również z takimi artystami jak Tomasz Stańko, Janusz Muniek, Jarek Śmietana, Maryla Rodowicz czy grupa Kobudo. Od 32 lat pisze historię swojego życia w dzienniczkach perkusisty. Jeździ po kraju i po świecie, dzieląc się tą jedyną i niepowtarzalną historią, historią swojego życia. Odwiedza parafie, szkoły, szpitale, seminaria, więzienia. A wszystko po to, by spotkać się z drugim człowiekiem. Od 15 lat współorganizator i współtwórca największego w Europie, a prawdopodobnie też na świecie, koncertu uwielbieniowego Jednego Serca, Jednego Ducha, granego w Boże Ciało w Rzeszowie. A zupełnie prywatnie dodam jeszcze, od 21 lat mój przyjaciel Janek Budziaszek. Wyszła sesła szkół średnich do Dominikanów w Krakowie. To taki chłopak, jak powiedział, Baśka, powiedz swojemu tacie, że to nie ma się i nazywa Budziaszek, tylko Budziaszek. To jest tu czymś, gdzie mówię, chodźcie, ja mam osobistą podróż, ja z Krakowa, za chwilę się wracam do domu, ale nie ruszę się stąd, dopóki nie otrzymam błogosławieństwa kapłańskiego. Żebyście widzieli, jaką łaskę mają wprowadzania na Bożego błogosławieństwa kapłani, postaci mi tam, chcę się zobaczyć, bo za sukienkę, gdy się da, proszę mnie tu błogosławić, bo chcę do tego, żeby nam tutaj błogosławić. Sprowadzam na Bożego błogosławieństwa. Kochany, cieszę, jeżeli wytrwałeś z nami do końca, musisz nas pobłogosławić, bo ja się stąd nie ruszę. A zanim ksiądz nas pobłogosławi, to jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest wyjątkowy wieczór. Jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że mogliśmy spotkać się z Państwem. Jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że to pierwsze moje Betlejem zagrane w tym sezonie kolędowym. Nawet nie dlatego, że dokładnie 10 dni temu zmarł autor wszystkich tekstów, które tu dzisiaj wybrzmiały, Leszek Aleksander Łączulski. Ale jest to też wyjątkowy wieczór, dlatego że właśnie dzisiaj Janek obchodzi swoje imieniny. Dlatego chcielibyśmy złożyć Ci najlepsze życzenia. W imieniu moim, śpiewających, grających, ale jak myślę również w imieniu wszystkich Państwa. Życzę Ci, Janek, życzę Ci, że to nie jest dzisiaj, że Państwo nie wszystkiego dobrego, niech się darzy, a teraz myślę, że wszyscy zaśpiewamy sobie w domu. A jednak dzisiaj wzbogaconej taką wspaniałą duchową ucztą.
Dziękujemy wszystkim artystom również, orkiestrze, przed gościom również pośród nas są i parafianie świętej Łucji, ale nie tylko. Jakiś tam fan klub, szczególnie dynamicznie pozdrawiający muzyków. I dzięki wam Betlejem stało się bardziej nasze. Można pewnie różnie interpretować tytuł koncertu, ale dzięki wam po prostu mówimy, że nie tylko pasterze, nie tylko królowie, nie tylko te zwierzęta, ale i my dzięki wam mogliśmy również pokłonić się dziecięciu i stać się to miejsce było dużo bliższe naszym sercom. A skoro w Betlejem jest dziecię, które podnosi rękę i błogosławi, jak śpiewamy w jednej strony, podnieść rękę Boże dziecię, tak i teraz i my otwórzmy nasze serca na Boże błogosławieństwo, niech ono nas poprowadzi, niech wynagrodzi wasze poświęcenie, wypełni wasze serca, bezpiecznie doprowadzi was do domu, gdzie trzeba dojechać i wszystkim nam da radość i szczęście z Bożego Narodzenia. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzień. Ciekawy jestem, czy jeszcze to pamiętacie.